cześć Mateusz. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki prosty i łatwy sposób nakręcić swój własny odcinek na YouTubie. W tym przypadku wybraliśmy grę, która obecnie wiedzie chyba prym, co Mateusz? Tak. Jest wszędzie, nawet w memach. Co takiego? Co to za gra? Gra nazywa się Among Us. Mateusz wcześniej nagrał kadry na green screenie i pokażemy Wam, w jaki sposób je wykorzystać teraz. Opowiedział w nich o tym, jak grać, co w ogóle, czym jest ta gra i o co w niej chodzi. I kim są impostorzy? Tak. Impostorzy. Ja do wczoraj nie wiedziałem, o co chodzi, więc wydaje się to ciekawe. Przyznam się, że od razu zagłosowali wszyscy na mnie, że jestem impostorem i po prostu szybko wyleciałem z tej gry. Ale nie o tym mowa. Pokażemy Wam właśnie, jak to dodać, jak dołożyć elementy z green screena i później oczywiście, jak zrobić z tego fantastyczny odcinek o tej grze i wyeksportować go na YouTube. Mateusz przygotowuje właśnie swoje nagranie na green screenie. Wydaje się to skomplikowane, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Potrzebujecie tylko trochę zielonego tła. Może być to, tak jak w tym przypadku, kawałek wizeliny czy takiego materiału, który jest zielony. Możecie też pomalować swój pokój na zielono, chociaż podejrzewam, że niektórzy rodzice nie będą zachwyceni. Ale też oczywiście możecie kupić profesjonalny green screen. Czym one się różnią? Przede wszystkim sposobem odbicia światła. Tak? Ten materiał, który znajduje się z tyłu, za Mateuszem, on inaczej reaguje. Ale taki zwykły, podstawowy, na potrzeby YouTube'a 100% wystarczy. Warto zadbać o odpowiednie światło. W naszym przypadku mamy dwie lampy, które doświetlają zarówno samego Mateusza, jak i green screen z tyłu. Im lepiej doświetlony, tym lepszy będzie efekt nałożenia, który pokazaliśmy Wam wcześniej. Zaczynamy oczywiście od tego, by uruchomić aplikację iMovie. W aplikacji wybieramy nowy film i tworzymy nowy projekt od razu. Tworząc filmy z wykorzystaniem green screena, ważne jest to, żeby rozpocząć od dodania kadrów, które są w tle. Tak? Czyli nie dodajemy na początku elementów, które nagrywaliśmy na green screenie, tylko dodajemy elementy, które mają być tłem, które wypełnią green screen. W tym przypadku jest to zapis z naszej rozgrywki. Akurat mojej, czyli jest on dość krótki. I dodajemy go. Znajduje się on w zapisanych elementach w bibliotece. Dodajemy. Oczywiście zanim go dodamy, warto od razu wybrać kadry, które nas interesują. I robimy to za pomocą żółtej klamry, ścinając dany filmik od końca i od początku. OK. Gdy już go dodaliśmy, tak, mamy go. Po dodaniu szukamy naszego nagrania na green screenie. Po uderzeniu w to nagranie pojawi nam się dodatkowa opcja. Poza plusem i możliwością obejrzenia tego nagrania pojawiły się takie trzy kropki. Pod tymi trzema kropkami kryje się dodatkowe menu, w którym mamy kilka opcji. Mamy nałożenie klipu, czyli nakładamy jeden klip na drugi, one przenikają się w jakiś sposób. Mamy obraz w obrazie. Jest to rozwiązanie, które na przykład można zobaczyć w wiadomościach. Tak? Mały obrazek z jakimś wideo, który pojawia się tuż nad prowadzącym. Mamy podzielony ekran, czyli na przykład jakby Mateusz chciał nagrać rozgrywkę z dwóch różnych urządzeń, tak? Pokazując swój styl gry i na przykład kolegów z klasy. Tak? Oraz mamy oczywiście zielony, niebieski ekran, bo green screen niekoniecznie musi być zielony. Tak? Możecie używać też niebieskiego tła. Oraz możemy dodać tylko dźwięk, czyli na przykład jak nagrywacie jakieś wideo i chcecie użyć z niego tylko dźwięku w zapisie waszej gry, to właśnie ta opcja do tego służy. My oczywiście wybieramy, co wybieramy? Zielono-niebieski ekran. Zielono-niebieski ekran, dokładnie tak. Wybieramy zielono-niebieski ekran i pojawił nam się dodatkowy pasek na timeline'ie tuż nad naszym zapisem gry. Przesuwając nasz film, zobaczymy, że od razu na żywo, powiedziałbym nawet w locie, nagranie z green screena zostało wypełnione
tym tłem, czyli wcześniejszym nagraniem z zapisu gry. Jest to o tyle ułatwiające sprawę, że nie musimy sobie wyobrażać od razu, co widać na tym ekranie. Wtedy, właśnie gdy zrobicie coś takiego, zaczniecie się zastanawiać nad tym, jak powinno w ogóle wyglądać wasze nagranie z gry. Nagranie zarówno z gry, jak i nagranie na green screenie. W jaki sposób trzymać telefon nagrywając to, tak? W tym przypadku widzimy, że Mateusz w niektórych momentach był za blisko, miał za małą odległość do obiektywu, co spowodowało, że głównie widzimy jego twarz, tak? Mateusz, co byś jeszcze poprawił w tym nagraniu z green screena? Można byłoby go pociąć. Można byłoby go pociąć, tak? Ale to możemy właśnie zrobić już teraz, tak? Czyli momenty, kiedy Mateusz stwierdził, że pośmieje się z tego, co robi, albo gdy się rozproszył, możemy w bardzo prosty sposób wyciąć. Oczywiście wybieramy moment, kiedy nastąpiło takie rozproszenie. Po uderzeniu w ten film, to nagranie z green screena, pojawią nam się standardowe opcje, czyli dzielenie filmu. Możemy podzielić taki film i w bardzo szybko, na przykład wyrzucić zbędny kadr. No to mamy po prostu kosz, tak, i wycinamy go. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że iMovie zachowuje nam cały dodany film w taki sposób, gdyby ten wycięty fragment cały czas istniał. Dodatkowo, jeżeli uderzymy w green screen, na podglądzie ekranu pojawią się dwie opcje. Pierwsza z nich jest to opcja siły, czyli jak bardzo ma być wypełniony green screen naszym tłem. Tak? W tym przypadku jest to po prostu nagranie z naszej gry. Co powoduje, że na przykład jeżeli zwiększymy siłę maksymalnie, tło wypełni też na przykład Mateusza skórę i będzie wyglądał tak jak duch, który wystaje z nagranego ekranu. Jeżeli zmniejszymy to całkowicie, wtedy zaczną nam się pojawiać cienie, zacznie pojawiać nam się przebitka tego green screena, więc musimy w miarę to wypośrodkować. Dodatkowo, jeżeli nagrywaliście wideo na green screenie i na przykład green screen jest za mały, tak? Został on tak zrobiony, że widać trochę ściany nad waszą głową czy po bokach, macie opcję kadrowania i możecie ustawić w taki sposób kadr, nawet ustawiając go na kształt trapezu czy innej figury geometrycznej, żeby wywalić wszystko, co jest niepotrzebne. W ten sposób na przykład, jak macie samo miejsce w pokoju i nagrywacie z niedużej odległości i widać właśnie ścianę, możecie ją wyciąć i to wygląda dużo lepiej. Dodatkowo dla nagrania z green screen są przygotowane te wszystkie opcje, które są znane z standardowego montażu w iMovie, czyli możecie przeprowadzić koloryzację, możecie wyciąć dźwięk, możecie dodać dodatkowe napisy czy nagrać własne audio. Ale o tym dokładnie powiemy Wam w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie efektom, przejściom, koloryzacji i dźwiękowi. Po zakończeniu edycji standardowo możecie zapisać taki film i w bardzo szybki sposób, za pomocą jednego przycisku, wyeksportować go na YouTube. To wszystko? Tak, to wszystko. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, w jaki sposób nakręcić film na green screenie, czym jest sam green screen, jak z nim pracować oraz czym się różni tak naprawdę green screen, który możecie zrobić samodzielnie w domu od tych profesjonalnych oraz jak takie nagranie dodać do gotowego zapisu z gry, co można z nim zrobić, jak wyrzucić różnego rodzaju elementy, które nam przeszkadzają, jak rozwiązać problemy na przykład z zbyt małym green screenem i co ewentualnie zrobić jeszcze z tym materiałem. Dzięki wielkie. Dzięki Mateusz. Dzięki. Super się pracowało.